Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Brono, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w GTA Vice City. Dobra, tak jak mówiłem po poprzednim odcinku, wykonałem jeszcze raz tą misję u Corteza, czy tam kto to tam był i zapisałem grę i jesteśmy po tej misji. Jedyna zła rzecz to jest to, że przez to, że wtedy mnie złapała policja, teraz nie mam tego garnituru. No, i teraz możemy wykonywać misję u Diaza, czyli u tego, kogo ochranialiśmy w tamtej misji. I właśnie zaraz udamy się do niego, wykonać dla niego jakąś robotę. Przy okazji może znajdziemy... Cholera. Przy okazji może znajdziemy sklep z ubraniami i kupię garnitur. Dobra. Chwila, chwila, bo znowu cięcie. Już? Już. Nie, jeszcze nie. Och, co to tak klatkuje? Ja nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że już będzie dobrze. Ale nie będzie, niestety. Ja pierdolę. Dobra, teraz już powinno być dobrze. I już wiem, co było problemem przy tym, jak teraz nagrywałem i tak klatkowało. Uporałem się z tym, więc jedziemy do Diaza. O, 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 ja coś widziałem. O, tak. I co my tu mamy? Maczeta. Dobra. Szlachtujemy. I uciekamy. Wow. Nie. Okej. Widzimy, Diaz ma bardzo ładną posiadłość, która zresztą kiedyś będzie nasza. Tak w ramach małego spoilera. Dobra, jedź do domu złodzieja i dowiedz się, gdzie przechowuje kasę. Tu widzimy, mamy ochroniarzy Diaza. No. Którzy chyba zaczną do nas strzelać, jakbyśmy do nich zaczęli strzelać, prosty. Albo zaczęli ich szlachtować naszym nowym nabytkiem, czyli naszą maczetą. Dobra, mamy Infernusa. Szybki jest, to jedziemy. Stopera sobie oczywiście nie odpaliłem, ale najwyżej jakby odcinek wyszedł trochę długi, to tylko dobrze, bo wszystkie poprzednie były krótkie. Bo misje były krótkie. Ja robiłem po jednej misji na odcinek, więc tak wychodziło. Dobra, coś czuję, że zaraz nam wybuchnie ten samochód. Aha, i mamy dwie gwiazdki niestety. Dobra, trzeba spierdalać. Jedziemy... Nie! Och! Jakiż mam refleks. O nie, policja! Dobra, dobra. Nie damy się tak złapać jak poprzednio. Dawać mi samochód jakiś. Jezus! Ten dom też możemy kupić i go kupimy. Kurde! Co ja mogę stąd ukraść? Dawać mi jakiś samochód! Jezu! No, czemu tu nie ma żadnego samochodu?
Co za gówno. Dobra, dwie gwiazdki, bierzemy taksóweczkę. Taksóweczkę, tak, kurde. Nie ma to jak dobra taksóweczka. Dobra, weźmiemy ten niebieski infernus. Tego niebieskiego infernusa jednak nie. Biegnij! Tommy! Dobra, spróbujemy ukraść ten radiowóz. Come at me, bro. Dobra, 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 dobra. Szlachtujemy, wsiadamy i spierdalamy. Jedź, 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 jedź. O nie, nie mamy opony. To jest pech. Dobra, spokojnie. Uciekniemy i mi ukradniemy jakiś samochód. O, cholera. Znaczy, uciekniemy, czyli odjedziemy na taką odległość, żeby... Dobra, dawaj, dawaj tego szarego. Szybko wsiadaj, 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 wsiadaj. Jedź. Dobra, Banshee. O, cholera. Dwie gwiazdki to jeszcze nie tragedia, gorzej jakbyśmy trzecią nabili, to już bym chyba nie uciekł. No ale tak to z dwoma powinno się udać, z dwiema, znaczy się. O tak. Dobra, trzeba jakimiś tutaj... Trzeba skręcać, to nas tak nie przyuważą. O, jaki wykręt po prostu, pięknie. Dobra, skaczemy! Wow, to sobie skoczyłem. Nie ma co. Dobra, ja to bym im uciekł już, tak mi się wydaje. Że już nam powinny te gwiazdki zniknąć za chwilę. Oj, jednak nie. O, jest ten, 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 tamten. Gdzie? Kurna, gdzie to jest? O, tutaj. Wybacz. Tu, no tu. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Wjeżdżaj! Kurna, no, jakie gówno. Już, już, zamykaj. Nowy silnik i lakier gliny cię nie poznają. No mam nadzieję. Dobra, to było zajebiste. I teraz na legalu jedziemy sobie do znacznika misji. Tu sobie zaparkujemy. O, już nas nie gonią. Wysiadamy i bierzemy misję. Popatrz przez okno. No okej. Okay. I co widzimy? Nic specjalnego. Oh shit. Uciekł na dach. Goni go, ale nie zabijaj. Okej. Oj, nieładnie strzela. Dobra, gdzie on jest? Jump. Wow. To nie było dobre. Okej, tu musimy biec po tych deskach, żeby nie spaść. No. Biognij, biognij. Dobra, między ogniem. I będziemy go gonić na skuterze. Szybko znajdź jakiś wóz i za nim. O cholera, no to mi się udało. Dobra, bierzemy skuter. Taki mniej więcej odgłos wydaje jego silnik. No ale cóż. A, on do nas strzela, o cholera. Szybko, wymijamy szmatę. Tylko nie wiem, co my teraz mamy, bo mamy go nie zabijać, tylko jechać za nim i trochę, nie wiem. Mamy czekać, aż on sam się rozkraszy, czy co? Dobra. Już się dymi, więc na wszelki wypadek nie będę do niego dalej strzelał. Wow, chyba że on mnie zabije zaraz. Nie ze mną te numery. Szmaciarzu. Wow, 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 wow. Dobra, nie wiem, strzelę do niego. Tylko, że oczywiście teraz to mi będzie spierdalał. O, jest, tam, 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 tam. Dobra, wysiadamy. Dobra, lepiej nie strzelby.
No! No! Tylko mu nogę! Dobra. Wczytujemy i powtarzamy. Okej, dawać mi ten samochód. Teraz już nas policja nie będzie gonić, więc to nie będzie długo trwało. Dobra, weźmy sobie tego Infernusa. Nie no, nie tego, tylko tego. Wow, to mi się udało. Oj, chyba przejechałem trochę. No, ja jebie. Kurde, no gdzie to się tam? Teraz jedziemy na południe, północ. Cholera wie. Dobra, kij, jedziemy tu. No tak, niech nas jeszcze policja goni, naprawdę. Po tym poprzednim razie to już mnie nic nie zdziwi. Ale uciekliśmy i to najważniejsze. Dobra, wjeżdżamy! O, wysiadaj! Jebnie! Jebło! Ale nikogo nie zabiło, więc tak jakby nie jebło. Dobra. Nie mamy naszej super maczety, więc... Bo nie wziąłem tym razem. No chodź tu, chodź. Witaj. Brum, brum. Wow. Dobra, bierzemy misję. Pomijamy filmik. I powtarzamy misję. Okej. Dobra. Stacja wybrana. Jeden Infernus zamiennie za drugiego. Mi tam pasuje. Jedziemy. Tylko ja nie wiem do końca, co w tej misji mamy zrobić, bo mam go nie zabijać, a on do mnie strzela. No ale nieważne. Uhu! Wow. Premia za szalony skok, nie ma co. Dobra, patrzymy przez okno. I gonimy go jeszcze raz. Tylko teraz może wezmę samochód, a nie skuter, bo nie będzie mnie wtedy tak wyrzynał. Bo na tym skuterku to trochę nie miałem jak się bronić. Znaczy mogłem strzelać, ale mam go nie zabijać, więc tak naprawdę nie mogłem strzelać. No ale nieważne. No biegnę, biegnę. Dobra, jest tu jakiś samochód fajny. Kij, bierzemy tego. Witaj, paniusiu. Wypierdalaj. Jedziemy. O, mogłem wziąć. I w sumie to zrobię. Patrzcie na to. Bierzemy radiowóz i jedziemy. Uciekł! No nie! Nie, no co za spisek! Jeszcze... Nie! Jezus.
Dobra, niestety zaczęła mnie gonić policja i przeprowadzimy teraz taki jeden test. Mianowicie wjadę sobie, będąc ściganym przez nich tutaj, na tą posiadłość i zobaczymy, jak zachowają się ci ochroniarze. Dobra. No i co teraz? Nie ma. Nie wjadą tu, czy co? Panie policjancie! Dobra, kij, nie wjechali. To dobrze. Dobra, jesteśmy z powrotem. Już wam darowałem oglądanie jeszcze raz tego samego. Ale teraz już bez zbędnego szukania innych samochodów, wsiadamy na skuter i jedziemy. Wow, fajnie, że mi poszła opona. Naprawdę jest moc. Jezus, no. Teraz to po prostu zajebiście. No, tak, w ogóle genialnie. Dawaj mi ten, kurwa, samochód. Sukinsynu. No nie. Dobra, biegniemy. O, dobrze, dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Jedź, 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 jedź. No ja... Jakie gówno. Nie, dobra. Kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jak chcecie oglądać całą serię. To był któryś tam odcinek z GTA Vice City. Z moim komentarzem. Siema.